Dzień dobry Państwu, Łukasz Bocheński, tak już zostałem zapowiedziany. Rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej. O czym myślimy, jeżeli myślimy o rynku? To przede wszystkim konsumenci, producenci. No i oczywiście oni muszą się spotkać na tym rynku, czyli muszą ustalić jakąś cenę za produkty. Oczywiście z punktu widzenia jeszcze producentów rolnych mówimy tutaj o finansowaniu. Mówimy tutaj ogólnie o finansowaniu dla przedsiębiorstw. Gdybyśmy spojrzeli na język ekonomiczny, no to mówimy o otoczeniu przedsiębiorstwa. Oczywiście o potencjale tych przedsiębiorstw. No i o to, o czym mówiłem, czyli o cenie produktów rolnych. Przekładając na prosty język, to jest popyt, podaż, no i oczywiście ta cena, która musi po prostu być ustalona między kupującymi a sprzedającymi, żeby te produkty zostały sprzedane. Jeżeli myślimy o rynku, to myślimy o rynku lokalnym, naszym dużym rynku, czyli krajowym. Tak jak Państwo widzicie, to jest taki typowy mechanizm. Oczywiście od 2004 roku jesteśmy obecni na tym obszarze Unii Europejskiej, czyli mówimy o tym wspólnym rynku. No i oczywiście dzięki temu, że jesteśmy na tym wspólnym rynku, oddziaływujemy na ten rynek światowy. W drugą stronę oczywiście też jest interakcja, czyli wiemy, że ceny rynkowe się zmieniają właśnie w perspektywie właśnie światowej. Kilka słów właśnie o naszych konsumentach. Jeżeli Państwo popatrzycie na produkt krajowy brutto, tutaj w Polsce akurat, no to większość tego produktu krajowego brutto jest wytwarzany w 5 województwach, tak jak widzicie Państwo na diagramie. Dominuje tutaj już po podziale akurat okręg warszawski regionalny. Następnie są to województwa śląskie, wielkopolskie, dolnośląskie. Państwo widzicie to na diagramie, to nie będę tego przybliżał bliżej. Jak to ma odniesienie do średniej unijnej? Wiadomo, najwyższa ten poziom osiągamy właśnie w okolicach Warszawy. Następnie jest to Dolny Śląsk i Wielkopolska. Najniższe te wartości uzyskiwane są właśnie na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, tak jak Państwo widzicie, odpowiednio niecałe 50% średniej unijnej. Jakie to ma przełożenie, będziecie Państwo widzieli w następnych slajdach. Tutaj jeszcze tylko dla informacji tak dodaję właśnie, jaki jest udział właśnie rolnictwa w tym tworzeniu produktu krajowego brutto. Z danych z 2019 roku jest to mniej więcej dla całej Polski 2,5% PKB. Następną taką informacją, która jest istotna z punktu widzenia właśnie preferencji konsumentów, to jest dochód rozporządzalny. Jak Państwo widzicie, najwyższy oczywiście jest w stolicy naszego kraju, czyli w Warszawie i okolicach. On jest praktycznie o 1,5 razy większy niż średnio dla Polski, który jest niecałe 32 tysiące. Najniższy na Podlasiu i na Podkarpaciu to jest odpowiednio około 26-25 tysięcy złotych. Dlaczego o tym mówię? Jeżeli byście Państwo spojrzeli na preferencje konsumentów, to wiadomo, że one się zmieniają właśnie z poziomem dochodów, z poziomem zamożności społeczeństw. Oczywiście społeczeństwa biedniejsze wybierają produkty nieprzetworzone, społeczeństwa bardziej bogate mają swoje preferencje konsumpcyjne, wybierają produkty bardziej przetworzone. Widzimy, że częściej sięgają po produkty eko i inne właśnie produkty, które są właśnie wzbogacone. Odnośnie ludności, to jeżeli Państwo spojrzycie na diagram, to zróżnicowanie jest regionalne również bardzo duże. Najwięcej ludności, czyli najwięcej osób zamieszkuje województwo mazowieckie, jest to ponad 5 milionów. Najmniej praktycznie jest w województwie opolskim. Widzimy, że te niekorzystne zmiany w populacji wpływają również na rynek odnośnie właśnie popytu na produkty rolne. Co trzeba odnotować, że właśnie z wyjątkiem województwa mazowieckiego wzrost liczby ludności odnotowywany jest między innymi w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Pomorzu. W pozostałych regionach widzimy po prostu spadek populacji ludności. Odnośnie sytuacji społeczno-gospodarczej, stopa bezrobocia, tak jak Państwo widzicie, jest to stan na listopad 2020. Najniższa stopa bezrobocia jest w Wielkopolsce, akurat tutaj trochę są te dane zachwiane. Najniższa jest w Wielkopolsce i w regionie stołecznym, to jest około 3-4%. Najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie na terenie Polski bez pracy jest 1 milion osób, co jest około 6% wszystkich aktywnych zawodowo. Tak, dla Państwa informacji chciałem podać, ile osób pracuje w gospodarce narodowej. Wiadomo, pracuję, zarabiam, wydaję pieniądze, tworzę ten rynek. Tak jak Państwo widzicie, najwięcej osób pracuje w przemyśle, w usługach, w przemyśle. W rolnictwie jest to około 1,5 miliona ludzi. Wskaźnik aktywności zawodowej również tutaj przybliżyłem. Najwyższy jest na województwie mazowieckim, najniższy w warmińsko-mazurskim. Tak, dla informacji, posiadam pieniądze, wydaję. 1,5 miliona osób było zatrudnionych w Polsce w 2019 i otrzymywało wynagrodzenie minimalne. Odnośnie pracujących w rolnictwie, tak Państwo możecie zaobserwować, no te 1,5 miliona, tutaj nawet jest więcej, bo jeszcze Państwo policzycie, to są ludzie, którzy są zatrudnieni na niepełne etaty. Najwięcej osób zatrudnionych w rolnictwie jest, w województwie lubelskim, mazowieckim.
Po co pokazuję te dane? Będę pokazywał kolejne dane. Zobaczycie Państwo, jak to się przekłada na produktywność właśnie w gospodarstwach. Tak Państwo widzicie, tu specjalnie jeszcze podałem ten wskaźnik, mniej więcej jaki jest stopień zatrudnienia na liczbę hektarów. Jeżeli odniesiemy to do 100 hektarów użytków rolnych, to najwyższy ten właśnie wskaźnik osób zatrudnionych na 100 hektarów użytków rolnych jest w województwach południowo-wschodnich, czyli myślę tutaj o Podkarpaciu i w województwie małopolskim. Oczywiście w drugą stronę mamy większe gospodarstwa, czyli myślę tutaj przede wszystkim o północy naszego kraju, tutaj województwo warmińsko-mazurskie, a szczególnie województwo zachodniopomorskie. Potencjał wytwórczy to oczywiście też liczba podmiotów na tym rynku. Wiadomo, że one ze sobą konkurują. W przypadku naszych tutaj gospodarstw rolnych możemy powiedzieć, że ten rynek jest, można powiedzieć, idealny praktycznie, bo mamy bardzo dużo podmiotów na tym rynku i nikt nie ma wpływu właśnie na kształtowanie się cen, można by powiedzieć tak w uproszczeniu. Co jest tutaj ważne z punktu widzenia właśnie produktywności, tak jak Państwo spojrzycie, to ponad 70% gospodarstw rolnych to są gospodarstwa, które mają powierzchnię od 1 do 10 hektarów. W tej grupie już obszarowej od 10 hektarów do 20 to jest zaledwie niecałe 20 parę procent. Potencjał wytwórczy, liczba gospodarstw według województw. Tutaj chciałbym podkreślić, że praktycznie największe województwo, i to na pewno Państwo wiecie, jest województwo mazowieckie, następnie Wielkopolska, a trzecie w kolejności jest województwo lubelskie. Mniej więcej różnica jest 15% między każdym województwem. Myślę tutaj o wielkości tych województw. Jeżeli Państwo popatrzycie, ile jest tych gospodarstw rolnych, no to widać, że jest diametralna różnica pomiędzy wschodem a zachodem. Bardzo tutaj specjalnie dla porównań wybrałem te dwa województwa największe, czyli Wielkopolskie. Jak widzicie Państwo, jest 120 tysięcy gospodarstw. Na Mazowszu jest ich 212 tysięcy ponad. W kolejności, jeżeli byśmy patrzyli, również bardzo duża obsada gospodarstw jest na tej ścianie południowo-wschodniej. Myślę tutaj o Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Mazowszu, Małopolsce. No i oczywiście tutaj jeszcze województwo łódzkie. To się przekłada również na powierzchnię użytków rolnych. Z boku tutaj również taka informacja, jakie są trendy właśnie wielkości gospodarstw. Można powiedzieć, że ta niekorzystna sytuacja nadal jest u nas utrzymywana. Przechodzimy dalej, czyli średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwach. Ma to przełożenie właśnie w liczbie pracujących i w ilości gospodarstw. Tak jak Państwo widzicie, średnio w Polsce jest to 11 hektarów. To są dane z 2020 roku. Najwyższa jest oczywiście w zachodniopomorskim, to jest ponad 31 hektarów, a najmniejsza w tych dwóch województwach, w których mówiliśmy, że liczba gospodarstw jest bardzo duża, czyli to jest województwo małopolskie i podkarpackie, jest to niecałe 4 bądź niecałe 5 hektarów użytków rolnych na gospodarstwo. Tutaj tylko takie właśnie porównanie. Widzicie Państwo, że właśnie na Podkarpaciu, w Małopolsce i oczywiście na Śląsku, Śląsk nie jest akurat tradycyjnie regionem rolniczym, dominują właśnie gospodarstwa małe. I odwrotna sytuacja, to wynika również z wielkości ilości właśnie tych gospodarstw, jest na północy Polski. Odnosimy nasze gospodarstwa do gospodarstw Unii Europejskiej. Jeżeli porównamy gospodarstwa w Polsce, tak Państwo widzicie, te dane już mniej więcej tam były naświetlone. Porównamy je do naszego sąsiada, na przykład Niemców. Widzicie Państwo, że jest praktycznie 5 razy mniej gospodarstw. Gospodarują na większej ilości areału, czyli mamy powierzchnię użytków rolnych 16 milionów. Co od razu przekłada się na średnią wielkość tego gospodarstwa. Jest to gospodarstwo o powierzchni około 60 hektarów. Zapewne niektórzy z Państwa zwrócą uwagę, że podobny do Polski jest mniej więcej rozkład tych gospodarstw we Włoszech, ale warto uwzględniać również warunki do prowadzenia tej produkcji rolniczej. Wiemy, że we Włoszech są zupełnie inne niż w Polsce. Tutaj jeszcze nasz sąsiad Czechy też jest trochę niereprezentatywny, bo tam dominują po prostu gospodarstwa duże, co ma przełożenie w statystykach. Widzicie Państwo, średnie gospodarstwo w Czechach to jest 130 hektarów. Czy ta wielkość ma znaczenie? To już od początku próbuję do tego dojść. Oczywiście ma znaczenie. Widzicie Państwo, że są diametralne różnice między wielkością produkcji. Jeżeli mówimy o tym samym systemie właśnie produkcji, widzicie Państwo, że między dużym a małym jest ogromna różnica. Tutaj z boku specjalnie zrobiłem małą kalkulację, mniej więcej jak to się kształtuje. Następnie porównanie systemów produkcji. Widzicie Państwo, że jeżeli wybierzemy tutaj systemy tak zwane uproszczone do tego konwencjonalnego, również widzimy, że jest różnica. Dlaczego to pokazuję? Za chwilę jeszcze pokażę ostatnie. Tutaj będzie akurat porównanie
uprawy ekologicznej. Oczywiście jest tutaj inna cena sprzedaży, ale warto tu jeszcze zwrócić uwagę, oprócz tych czynników właśnie kosztotwórczych, że plon jest o wiele niższy. Tutaj powinno być akurat w tonach. Widzicie Państwo, że jest 8 ton dla konwencjonalnego. Akurat analizuję ten przypadek pszenicy, a w przypadku gospodarstw ekologicznych jest to mniej więcej 4 tony z hektara. W naszym przypadku zobaczycie Państwo, że nawet średnia w województwach jest mniej więcej około 4 hektarów. Jeżeli porównamy właśnie te parametry wielkościowe, to widzicie Państwo, że jest spory bufor do oszczędności i praktycznie musimy pamiętać, że ci rolnicy spotykają się na wspólnym rynku i oferują ten sam produkt w tej samej cenie. Co jest istotne z punktu widzenia jeszcze wytwórczego, to jest właśnie ten potencjał wytwórczy. Tak jak Państwo widzicie, ten wskaźnik rolniczej przestrzeni produkcyjnej, on jest określony przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Bardzo dobre warunki panują na południu Polski. Widzicie Państwo, że ten wskaźnik najwyższy jest w województwie opolskim. Najgorsze są na Mazowszu i Podlasiu. Jak to się rozkłada praktycznie regionalnie, to widzicie Państwo te czerwone zakropkowanie, to są praktycznie najgorsze warunki. Zielone, bardzo ciemne, takie nasycenie, no to wiadomo, są najlepsze warunki. Czy to się przekłada na planowanie? Zobaczymy wkrótce. Jakie inne jeszcze tutaj są istotne te czynniki plonotwórcze? Widzicie Państwo, że praktycznie odczyn gleb. Jeżeli powiemy, że praktycznie większość gleb w województwie podlaskim, podkarpackim, małopolskim, widzicie Państwo, i w łódzkim, bo to akurat są te najwyższe wartości, są to gleby kwaśne bądź bardzo kwaśne, to wiemy, że tam są warunki stosunkowo niekorzystne do produkcji rolniczej. I tak jak Państwo widzicie, to są akurat tutaj dane stacji chemiczno-rolniczych, gdzie są potrzeby właśnie wapnowania najwyższe, gdzie najniższe. Tutaj tylko taka informacja właśnie, że praktycznie większość roślin, które są w siewie podstawowym właśnie u nas preferowane, wymagają właśnie gleb, które są zasadowe, po prostu lepiej tam plonują. Oczywiście możemy powiedzieć, że te dwa parametry są tylko niekorzystne, ale jeżeli Państwo spojrzycie na następne parametry, myślę tutaj o zasobność makroelementy, również te województwa są, przede wszystkim myślę tu o województwach południowo-wschodnich, no mają tą niekorzystną właśnie strukturę i tam są widać braki po prostu w składnikach mineralnych. Można przeciwdziałać temu, ale jeżeli Państwo popatrzycie na poziom zużycia nawozów, poziom zużycia nawozów mineralnych, to widzicie Państwo, że województwa te, chociaż już troszeczkę ten poziom wzrósł, mimo wszystko odbiegają od reszty kraju, gdzie ten wskaźnik nie wschodzi poniżej 100 kg właśnie tych trzech podstawowych nawozów, czyli myślę tutaj azot, fosfor, potas. No to przekłada się potem na planowanie. Oczywiście trochę tak czynnikiem, który to trochę właśnie podnosi tam produktywność w tych regionach, no to jest przede wszystkim mikroklimat. Oczywiście możemy mówić mały potencjał, bo mają małą powierzchnię użytków rolnych, ale warto też spojrzeć również na udział właśnie poszczególnych roślin w strukturze upraw. Jeżeli Państwo popatrzycie, to praktycznie Polska ma zbliżony potencjał właśnie i udział zbóż w strukturze zasiewów. Wiadomo, niższy jest to na Podlasiu i w województwie kujawsko-pomorskim, ale widać, że praktycznie województwa, w których mówimy, że są małe gospodarstwa, mają podobną strukturę zasiewów jak województwa, w których są gospodarstwa o wiele większe. Jak to się przekłada na planowanie? Tutaj akurat zastosowałem dane GUS-owskie z kilku lat. Jeżeli Państwo popatrzycie, no to zawsze mówimy, że to zagłębie zbożowe, tak zwane nasze elewatory, są praktycznie w dwóch województwach, na Dolnym Śląsku i Opolskim. I widzimy, że tam po prostu planowanie jest wysokie, praktycznie uzyskujemy przeciętnie plony około 5 ton. Tutaj tylko dla porównania dałem województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, żeby Państwu zwrócić uwagę, jaki jest jeden z ważniejszych czynników plonotwórczych, czyli brak wody. Widzicie Państwo porównanie roku 2017-2018, spadek plonu o 30% praktycznie jest widoczny. W przypadku województwa lubuskiego ten poziom jest nawet jeszcze niższy. Tutaj jeszcze tak właśnie do uzupełnienia właśnie tej struktury zasiewów, to widzicie Państwo, że udział pastewnych kształtuje się następująco. Najwyższy jest na Podlasiu, najniższy w województwie podkarpackim. Oczywiście trwałych użytków zielonych, wiadomo, struktura naszego ukształtowania, naszego terenu jest taka, że dominują one na Podkarpaciu i na Małopolsce, a ze względu właśnie bazy paszowej również są one bardzo rozwinięte w województwie podlaskim, do czego dojdziemy. Na co jeszcze tutaj bym zwrócił uwagę,
czy jest potencjał do wzrostu. Oczywiście jest. Jeżeli Państwo popatrzycie, to gruntów ugorowanych w Polsce jest mniej więcej od 0,4%, myślę tu o Wielkopolsce i Podlasiu, a najwyższy ten potencjał praktycznie jest w województwie, które by mogło to wykorzystać, czyli na województwie podkarpackim jest to prawie 4%. Obsada zwierząt. Jeżeli Państwo popatrzycie, wydaje się, że są to stare dane, bardziej chodziło mi o jakiś trend pokazać, jak to wygląda w Polsce. Widzicie Państwo, że dominuje tych kilka województw. Takie najważniejsze trendy na naszym rynku, to widzicie Państwo, że praktycznie najwięcej bydła na 100 hektarów użytków rolnych jest na Podlasiu. Jeżeli popatrzylibyśmy regionami, to od Ostrołęki aż całe Podlasie jest tam bardzo wysoki poziom właśnie produkcji bydła. Czy to myślimy przede wszystkim o bydle mlecznym, czy o bydle mięsnym. W przypadku trzody chlewnej to tradycyjnie Wielkopolska tutaj dominuje. Duża produkcja jest również na województwie mazowieckim, łódzkim i kujawsko-pomorskim, ale widzicie Państwo, że w sumie te trzy województwa produkują mniej niż jedna Wielkopolska. I co tutaj chciałem jeszcze dodać, to również właśnie bydło mięsne. Praktycznie to, co wcześniej wspomniałem, że dominuje tu województwo mazowieckie, wielkopolskie i oczywiście Podlasie. Jak to się przekłada właśnie na produkcję dla poszczególnych województw? Jeżeli Państwo zauważycie, to w przypadku mleka mówimy tutaj, że największy potencjał to ma województwo mazowieckie, podlaskie i oczywiście, jeżeli Państwo popatrzycie na dynamikę, no to najwyższa ona jest oczywiście na województwie podlaskim. Oczywiście tradycyjnie rozwinięta jest również produkcja mleka w województwie wielkopolskim. W przypadku mleka warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że po tym lekkim zachwianiu związanym z uwolnieniem kwot mlecznych, praktycznie mamy stabilizację produkcji mleka. Jeżeli Państwo popatrzycie na Polskę na górze, to jest około 13 miliardów litrów mleka. Co tutaj jeszcze chciałem do porównań Państwu pokazać, to przede wszystkim wydajność od krowy. Jeżeli Państwo popatrzycie, to są regiony, w których ta średnia wydajność jest mniej więcej około 6,5 tysiąca, ale są też regiony, w których ta wydajność jest między 3,5 do 4 tysięcy litrów. To samo właśnie tutaj jest sugestia. Te dwa gospodarstwa spotykają się na rynku. Widać, że one muszą ze sobą konkurować, a nie muszą nawet na rynku światowym. Tutaj jeszcze kilka będzie informacji odnośnie właśnie produkcji jaj kurzych. Widzicie Państwo, że praktycznie dominuje tu również Wielkopolska, Mazowsze. I tutaj tylko taki właśnie wskaźnik, jaka jest wydajność od jednej kury. Widać, że na tle innych tutaj województw ta średnia jest o wiele wyższa w Wielkopolsce. No i oczywiście ta trzoda na końcu. Oczywiście już o tym wspomniałem, że dominują właśnie te trzy regiony. Co tutaj bym dodał, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na produkcję ogółem dla Polski. Już od kilkunastu lat, praktycznie od początku lat 2000 możemy mówić o spadku pogłowia. Jeżeli Państwo spojrzycie na te dane, to mamy dane 2010 do 2018, mamy spadek pogłowia o ponad 20% dla Polski. No i teraz tutaj właśnie kwestia jest tego, czy nasze produkty są urynkowiane. Jeżeli spojrzymy właśnie to, co już wcześniej wspomniałem, na potencjał gospodarstw w poszczególnych województwach, a na wielkość wytwórczą tych gospodarstw, no to widzicie Państwo, że dominują dwa regiony. Oczywiście możemy tłumaczyć to tym, że są to regiony największe, ale również są to czynniki, które są niezależne od wielkości, a przede wszystkim związane z efektywnością tej produkcji. Jeżeli Państwo spojrzycie, to widzicie Państwo, że praktycznie produkcja globalna w obu tych województwach jest porównywalna, praktycznie jest to 1/3 produkcji w Polsce. Jeżeli spojrzymy na towarowość, to praktycznie 35% produktów, które są utowarowane z tej produkcji roślinnej, z produkcji rolnej, no to są produkty właśnie z tych dwóch województw. Czyli widzimy, że tam jest wysoki poziom przedsiębiorczości właśnie związany również z uprawą i sprzedażą właśnie produktów rolno-spożywczych. Tak, tutaj tylko specjalnie dla porównań dawałem województwa, które mają już niższy ten poziom, żeby pokazać właśnie, jaki jest potencjał wytwórczy, a potem właśnie, jaka jest właśnie ta skala utowarowienia tej produkcji. Oczywiście, generuję dochód, mam pieniądze na inwestycje. Tak Państwo widzicie, najwyższy poziom inwestycji jest w Wielkopolsce, następnie na Mazowszu i tak jak Państwo widzicie, najwięcej środków trwałych jest właśnie zgromadzone w tych dwóch województwach. W kolejne województwa, jak Państwo byście patrzyli, to jest województwo kujawsko-pomorskie, lubelskie, a pozostałe województwa mają ten poziom, tą wartość na poziomie około 6 miliardów złotych i mniej. Oczywiście, zawsze mówimy, że jest specyfika produkcji rolnej. Widzimy, że większość rolników dąży do tego, żeby posiadać własny sprzęt.
doświadczenia pokazują, że często jest to nieuzasadnione. Częstym rozwiązaniem stosowanym jest właśnie usługowe wykorzystywanie, czyli prośba, żeby ktoś wykonał usługowo dla nas jakieś czynności, bądź coraz częściej jest też u nas to preferowane, chociaż na mniejszą skalę najwięcej jest takich form właśnie w Niemczech. Jak widzicie Państwo, wspólne użytkowanie maszyn rolniczych, tak zwane Maschinenlinge. Dzięki temu obniżają koszty związane właśnie z użytkowaniem maszyn. Często rolnik mówi, o kupiłem ciągnik, opłacało mi się, bo dostałem dofinansowanie z Unii Europejskiej. Nie uwzględnia tych czynników, które tutaj właśnie na czerwono podałem, czyli mniej więcej właśnie kosztów utrzymania, amortyzacji właśnie związanych z utrzymaniem tego środka trwałego. Jeżeli mówimy właśnie o potencjale wytwórczym, dochodzimy właśnie do sedna. Mieliśmy tam potencjał wytwórczy, mniej więcej jaka jest produkcja. Teraz widzimy, jak to się przekłada na wielkość ekonomiczną. Mówimy tu o standardowej produkcji. Ta standardowa produkcja ustalona jest jako 4000 euro jako minimum, czyli takie małe gospodarstwa. Jeżeli Państwo popatrzycie, to w naszym przypadku w tych kategoriach do 4000 to jest 600 ponad tysięcy. Jeżeli weźmiemy jeszcze te gospodarstwa, które są do 8000 euro produkcji, mówimy tu o produkcji praktycznie, no to mamy już prawie 900 ponad tysięcy gospodarstw, czyli 65% ogółu naszych gospodarstw. Jak to się przekłada na, potem na właśnie na inwestycje, bądź na jakieś w ogóle dochody tych gospodarstw, to zobaczycie Państwo później. Tutaj tylko tak dla porównania, widzicie Państwo, że 4000 euro to tak naprawdę to jest około 6 hektarów uprawy zbóż, bądź 3-4 krowy na pastwisku i zapewniamy sobie tą wartość. Jeżeli to przeliczymy na pieniądze, to możecie sobie Państwo porównać, że 2000 euro no to jest mniej więcej 9 tysięcy, 4 tysiące to jest 18 tysięcy, mówimy tu o produkcji, nie liczymy o kosztach, czyli dochód jeszcze będzie niższy. Tutaj na dole tylko takie porównanie właśnie, jak się kształtuje nasza standardowa produkcja na tle pozostałych tutaj gospodarek. Widzicie Państwo, że jesteśmy stosunkowo jeszcze małym rynkiem na tle innych. Tutaj tylko takie porównanie unijne. Widzicie Państwo, że również ta standardowa produkcja jeszcze jest stosunkowo niska. Tutaj tylko taki dałem informację mniej więcej, że ile stanowią gospodarstwa małe, ile gospodarstwa duże właśnie w tej strukturze produkcji unijnej. Oczywiście mówiłem, że będą konsumenci, producenci. Wiadomo, że rynek szuka ceny, po której kupujemy, sprzedajemy. Jeżeli byście Państwo spojrzeli na tak zwane nożyce cen, to widzicie Państwo od kilku lat, że mamy po prostu huśtawkę nastrojów. W zeszłym roku, czyli myślę tutaj już bardziej o 2019, za który są dostępne dane, mieliśmy korzystne warunki do gospodarowania, bo ta wartość nadwyżki jest 103%, czyli widzicie Państwo, środki do produkcji drożały mniej niż produkty, które sprzedawaliśmy. Jeżeli byśmy to rozpatrywali właśnie na tym aspekcie produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, no to tutaj widzimy, że w produkcji roślinnej nawet ten wskaźnik by osiągnął nawet 135%. W przypadku produkcji zwierzęcej on kształtował się niżej. Było to na poziomie 105%, czyli nie zapewniał nawet, by był znowu ten wskaźnik rozwarcia cen. Tak dla porównania, bo często rolnicy mówią, że płatności bezpośrednie pozwalają mi zrekompensować straty związane ze wzrostem cen środków do produkcji. Tutaj taki dałem wskaźnik inflacji, jak kształtował się w poszczególnych latach. Widzicie Państwo, że jest on porównywalny do tego uzyskiwanego dochodu, bądź wzrostu dochodu, bądź jest nawet niższy. Odnosząc to do poszczególnych tutaj środków do produkcji, to tak naprawdę analizowałem tą tabelkę i tylko zaznaczyłem tą jedną tutaj pozycję. Jest to tutaj zmiana wartości paliw. Oczywiście trzeba pamiętać tutaj przy tym, że rolnik również korzysta ze zwrotu podatku akcyzowego do paliwa, co mu również kompensuje tą cenę. Kilka takich trendów na naszym rynku. To jeżeli byście Państwo popatrzyli, to ten rynek zbóż jest mniej więcej stabilny. Tak jak patrzyłem na kilka lat wstecz i obecnie ceny targowiskowe tutaj akurat przyrównałem, no to ta cena mniej więcej 600 do 900 zł, w zależności wiadomo od miesiąca, od ceny skupu właśnie ona się różni. W przypadku rzepaku oczywiście to tak mówię średnio, jest około 1600 zł. Specjalnie zostawiłem tą informację, za chwilę pokażę, jak wygląda ta cena tucznika, czy można na to znaleźć jakieś remedium. Oczywiście na dzisiaj tylko trzeba to przetrwać. Widzicie Państwo, tą cenę akurat tutaj specjalnie ująłem, bo widzimy, że tutaj ta cena wzrosła bardzo szybko z 4 zł do 5,94. Dzisiaj mamy akurat trend odwrotny. W przypadku bydła, produktów z bydła mięsnego, no to widzimy, że to są ceny po prostu są mniej więcej stabilne. Tutaj mówimy od 6,5 zł do 8 zł za kilogram. W przypadku mleka również ta cena się ustabilizowała po tym
właśnie czasie, co było uwolnienie kwot i mamy mniej więcej tą cenę między regionami od 130, 140 do 160 zł, jak widziałem ostatnio na Podlasiu. W przypadku tutaj właśnie tucznika, jeżeli Państwo zauważycie, to widzicie, że ta cena bardzo się zmieniła. Specjalnie tutaj podałem te dwie informacje, jak się zmieniła ta cena właśnie w związku z tym, że ASF narastał w Chinach i zaczął się eksport z Niemiec do Chin, intensywny eksport z Niemiec do Chin. W momencie, jeżeli pojawiły się pierwsze ogniska właśnie ASF w Niemczech, ta cena praktycznie uległa załamaniu i widzimy, że dzisiaj jest to 3,4 zł. Tutaj tylko tak porównałem mniej więcej, jaką różnica to jest na jednym tuczniku. No i oczywiście gospodarstwo funkcjonuje na rynku, musi być jakoś finansowane. Tak jak każde przedsiębiorstwo potrzebuje kapitał. Widzimy tutaj właśnie takie zestawienie, to jest zestawienie agencyjne, jaka była właśnie ta forma wsparcia i jaka kwota właśnie poszła globalnie na wsparcie dla rolników. Widzicie Państwo, że to są ponad 200, prawie 300 miliardów złotych. Co tutaj bym chciał zwrócić uwagę? To jest akurat za 2019, widzicie Państwo, że to jest informacja agencyjna. W przypadku płatności bezpośredniej jest to około 15 miliardów złotych, ale jeżeli Państwo będziecie to rozpatrywać na poszczególne gospodarstwa, to jest około między, widzicie Państwo na końcu tej informacji, że to mniej więcej około 5 tysięcy złotych na gospodarstwo, czyli 400 zł, można powiedzieć, na miesiąc dodatkowego dochodu dla gospodarstw. Powyżej macie Państwo wskazane, jak to się kształtuje właśnie ten wartość płatności bezpośredniej dla poszczególnych gospodarstw. Myślę tutaj właśnie, że są najwyższe te kwoty dla gospodarstw z produkcją mleka, ogrodniczą, a najniższe dla tych producentów właśnie z podstawową produkcją, produkcją zbóż. Tutaj tylko takie zestawienie regionalne. Oczywiście wartości te wynikają po części z przedsiębiorczości, ale przede wszystkim z wielkości tych województw. Widzicie Państwo, że największa ilość właśnie wartości pieniędzy przekazana, no to jest wiadomo, na Mazowszu, Wielkopolsce, w Lubelszczyźnie i następnie Podlasie. Oczywiście tutaj mówimy o środkach, które są zapewnione właśnie we wspólnej polityce rolnej. Rolnik również finansuje działalność z kredytów. Jeżeli tutaj porównamy właśnie, to też jest informacja akurat agencyjna, mniej więcej jak kształtuje się cena takiego kredytu referencyjnego, no to widzicie Państwo, to jest mniej więcej 2,7%. Tak dla porównania, jeżeli bym brał ten sam kredyt inwestycyjny na rynku, no to liczę się z tym, że jest to WIBOR, stawka WIBOR, czyli jaka jest, po jakiej udzielane są właśnie pożyczki sobie między bankami, ona dzisiaj wynosi 0,2%, plus dodatkowo marża banku to jest 4,5%. Czyli widzicie Państwo, że o połowę niższe koszty kredytu są dla gospodarstw rolnych. Oczywiście większość rolników, pokazują to nasze właśnie też doświadczenia, pobyty w gospodarstwach, finansuje, zazwyczaj stara się finansować inwestycje ze środków własnych. Tutaj bym zwrócił tylko uwagę na te dwa czynniki, czyli na ten kapitał pracujący, żeby zapewnić jak najwięcej płynnych środków obrotowych, które możemy po prostu spieniężyć i nasze należności sfinansować. I drugi efekt, który tutaj Państwo widzicie, to jest ten efekt dźwigni finansowej. Czy warto brać ten kredyt? Często się zastanawiamy. Często właśnie jest uzasadnione, bo dzięki temu uzyskujemy ten efekt skali, który nas po prostu pozwala nam uzyskać większy potencjał. Oczywiście to, co pokazywałem na początku, przekłada się na dochód z gospodarstwa rolnego. Widzicie Państwo, że średnią wyniósł w zeszłym roku, no w zeszłym roku, dwa lata temu już teraz, 43 tysiące złotych. Najniższy jest oczywiście w gospodarstwach polowych, najwyższy w gospodarstwach, które mają uprawy ogrodnicze. Tak jak mówiłem, gospodarstwa, które prowadzą też produkcję mleka, również są tutaj in plus, a pozostałe są praktycznie poniżej dochodu w gospodarce narodowej. Tutaj też znowu właśnie to porównanie. Czy ktoś, kto jest mały, będzie inwestował? Widzicie Państwo, że w przypadku tych gospodarstw, które są najmniejsze, to ten dochód jest niecałe 9 tysięcy. W przypadku bardzo dużych gospodarstw to jest prawie 400 tysięcy. Wiadomo, duży może więcej, najprościej mówiąc. Już dążę do podsumowania. Widzicie Państwo, że praktycznie mamy 1 400 000 gospodarstw. Z tego tylko 75% prowadzi jakąś tam formę sprzedaży na rynek, czyli jest utowarowiona ta produkcja. Tutaj jeszcze takie dałem zestawienie, jak to kształtuje się pomiędzy województwami właśnie odnośnie tego, czy dochody pochodzą z produkcji rolniczej, czy są po prostu z innych źródeł. Widzicie Państwo, że tak jak to pokazywałem na początku, czyli południowo-wschodnia Polska, praktycznie dominują tam gospodarstwa często socjalne. Na górze, czyli tutaj myślę o zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, większość dochodów rolniczych jest czerpana właśnie z tej działalności rolniczej. No i na zakończenie często jest pytanie, czy ten rynek jest dobry, czy nie. Jeżeli Państwo byście popatrzyli, no to tak tylko tu zostawiłem kilka informacji.
nowe możliwości zbytu, swobodny przepływ dóbr. Jeżeli byśmy popatrzyli na statystykę, to mamy to, możemy powiedzieć, że ten rynek jest dla nas dobry, bo praktycznie produkcja u nas wzrosła. Drugie to jest eksport. Praktycznie, jeżeli byśmy popatrzyli między wejściem naszym do Unii Europejskiej a obecnym czasem, no to wzrósł praktycznie czterokrotnie, jest obecnie 30 miliardów euro, a praktycznie import jest na poziomie 20 miliardów euro. Oczywiście musimy pamiętać, że mamy konkurencję. Tutaj widzimy akurat tą konkurencję bardzo widoczną. Jest ona na rynku trzody chlewnej, bo widzimy, że ta cena akurat spadła. Wiadomo, Niemcy nie mogli już eksportować do Chin. Na rynek wspólny muszą rzucić to mięso. Z automatu nam ta cena spada. Oczywiście polityka gospodarcza, interwencjonizm. Widzicie Państwo, że każdy kraj stosuje, bądź jakieś grupy krajów, tak jak u nas Unia Europejska, stosują jakieś formy wejścia na rynek. No i na końcu ten przepływ kapitału. Oczywiście jest to bardzo dobry przepływ informacji. Widzieliście Państwo poprzednio, mój przedmówca mówił, że daje to nam bardzo dużo informacji na temat właśnie jak mamy funkcjonować na tym rynku. Z drugiej strony ten przepływ kapitału często kształtuje też w niekorzystny sposób właśnie ceny danych produktów. Dziękuję Państwu za uwagę.